Amerykańska Sielenka to debiut reżyserski Iwana McGregora, w którym postanowił wziąć na warsztat powieść Philipa Roffa z 1997 roku. I zasadniczo wokół powieści Philipa Roffa krąży takie przekonanie, że są to powieści trudne do zekranizowania. Film opowiada o rodzinie Lewowów w latach 60. w stanie New Jersey. Przede wszystkim skupia się na postaci ojca, którego gra Iwan McGregor. On gra Seymoura Szweda Lewowa. Jest on głową rodziny, mężem pięknej żony, którą gra Jennifer Connelly. Jest byłym sportowcem, jest prominentnym biznesmenem, jest godnym reprezentantem klasy średniej. No wiecie, taka po prostu duma osiedlowa. Film opowiadał tak naprawdę jego relacji z córką, którą poznajemy, gdy ma 12 lat, wtedy się jąka. Okazuje się, że to jąkanie ma znacznie głębsze powody psychiczne. Potem, gdy poznajemy ją, gdy jest już dojrzała, wybucha okoliczna poczta. Okazuje się, że jest to atak terrorystyczny, w który ona prawdopodobnie jest zamieszana, a w międzyczasie jeszcze bardzo gwałtownie zmieniała swoje poglądy, więc po prostu dosłownie numerem pierwszym na liście podejrzanych. Police have widened their search for the missing teenager Meredith Laval for her involvement in the bombing of a post office. Po ataku terrorystycznym, po tym ataku na pocztę, ten film zaczyna się rumienić, trochę zaczyna się w nim coś dziać i nabiera wiatru w żagle, bo zasadniczo ten film opowiada o rodzinie u schyłku zmian społecznych, jakie zachodziły w Ameryce Stanów Zjednoczonych w latach 60. i w latach 70. I Amerykańska Sielenka teoretycznie ma uosabiać takie osiągnięcie amerykańskiego snu, który osiągnęli członkowie tej rodziny Lewowów, lecz tak naprawdę to szczęście z obrazka nie jest prawdziwe i właśnie w tym tkwi szkopuł całego filmu, właśnie w przełamaniu tej konwencji. Film jest oskalpowany z wątków pobocznych, z takich wątków niepotrzebnych. Skupia się przede wszystkim na relacjach rodzinnych, na dynamice tych relacji, które zmieniają się na przestrzeni lat. Tak naprawdę w ogóle podtytuł tego filmu powinien brzmieć Dynamika relacji rodzinnych. You love them and then things come up with kids. Dialogi zasadniczo są bardzo ładne, są elokwentne, są inteligentne, dobrze się ich słucha, są rytmiczne, lecz momentami one szeleszczą wręcz papierem. To znaczy jednak jest to jedna z tych naleciałości, której Iwanowi McGregorowi nie udało się nie do końca przetworzyć na język filmu. Going nowhere, going nowhere. Sednem tego filmu jest tak naprawdę reżyseria i aktorstwo Iwana McGregora, ponieważ one mogłoby się zdawać, tworzą pewną konwencję, taką wygraną na niższych tonach, taką nie do końca oczywistą. Jednak z mojego punktu widzenia ten film jest po prostu niedoreżyserowany. To znaczy niedopowiedzeniem byłoby powiedzieć, że ten film jest poprawny. Poprawny od strony reżyserskiej. Iwan McGregor też pokazał, że on po prostu potrzebuje dobrego reżysera przede wszystkim nad głową, który mówi mu, co ma robić, ponieważ jego postać Seymoura Szweda Lewowa jest po prostu nieprzekonująca. To znaczy jego aktorstwo jest leciwe, jest teatralne. Najlepiej oddaje to chyba scena, w której on wydziera się na psychoterapeutkę, krzyczy na nią i jest po prostu wulkanem buzujących emocji i my jako widzowie absolutnie wiemy, że on ma do tego prawo, on ma ku temu powody, jednak po prostu McGregor nie potrafi w tej scenie z siebie wydobyć żadnych więcej emocji. To szkoda było patrzeć na to, bo ta scena mogła być o wiele bardziej dramatyczna. I tak trochę jest właśnie z całym filmem, ponieważ właśnie reżyseria i postać Iwana McGregora bardzo konstytuują wszystko. When people run in circles, it's a very, very... Jennifer Connelly, której dosyć dawno nie było widać na wielkim ekranie, tutaj wciela się w byłą Miss Piękności i ona jest po prostu piękna. To znaczy Jennifer Connelly wygląda bardzo dobrze, tylko że jej rola właściwie nie zapewnia jej żadnej szarży aktorskiej. Ona po prostu jest i tyle. Za to najważniejszą postacią tego filmu i najciekawszą i najlepiej zagraną jest postać córki. Córki, którą gra na początku Hannah Nordberg, a potem Dakota Fanning. I obydwie one stworzyły taką kreację dosyć nieoczywistą. My chcemy poznać tę postać, chcemy się dowiedzieć, co ona ma w głowie, chcemy dotrzeć do jej pobudy. Nervous, no one knew me, no one knew me.
Amerykańska Sielanka jest takim filmem, z którego wynika dosyć smutna puenta, ponieważ ona mówi o tym, że my nigdy nie będziemy w stanie do końca zrozumieć drugiego człowieka, ponieważ nie jesteśmy pewni tego, co mu siedzi w głowie, dzięki czemu porozumienie nie zawsze jest możliwe, nie zawsze jesteśmy pewni, z kim do końca mamy do czynienia. I ten temat niestety przerósł trochę McGregora, to znaczy, ale z drugiej strony on też porwał się z motyką na słońce, ponieważ brać na pierwszy projekt, na debiutancki projekt reżyserski, tak ciężką powieść, to nie do końca się musiało udać, co nie znaczy o tym, że kolejne projekty reżyserskie może będą lepsze. W każdym razie ode mnie 5 na 10 i życzę McGregorowi wszystkiego najlepszego, pomimo iż to nie jest najlepszy film. I bądźcie światłoczuli.